Szanowni Państwo, witam w drugim odcinku Muzealnych Zakamarków. Dzisiaj zaproszę Was do miejsca szczególnego, chyba najwyżej położonego gabinetu, moi drodzy. Chodźcie ze mną. Dzień dobry! Dzień Witamy w gabinecie pani dyrektor, która to uwielbia pocztówki, kartki pocztowe, moi drodzy, ale nie są to abstrakcyjne pocztówki. Pani dyrektor uwielbia przedwojenne kartki pocztowe. One też są trochę abstrakcyjne. No tak nie do końca. Pani dyrektor, jak wygląda pani praca codzienna? Czy jest ona intensywna, czy też po prostu spogląda pani przez okno i liczy pani gołębie? O tak, mogę liczyć gołębie, szczególnie że okno mam z tyłu głowy, więc rzeczywiście mogę bardzo liczyć. Ja myślę, że najlepiej odpowiada poziom mojego biurka, który jest powiedzmy twórczym nieładem. I na tym poprzestańmy, żeby nie nazwać tego inaczej, ale to pokazuje właśnie pewną intensywność. Pani dyrektor, mam takie pytanie, czy praca w muzeum jest pracą ciężką? Jakby pani to oceniła? Praca w muzeum jest pracą wciągającą. A z ciężkością bywa bardzo różnie. Każdy musi interpretować to samemu. Gdyby pani miała ująć w dwóch słowach zawód muzealnika, pozytywnych słowach, prosiłbym o dwa, takie szybkie słowa, dwa szybkie słowa. To misja i powołanie. Jak najbardziej tak, mi się zdaje, że najbardziej trafne słowa. Panie dyrektor, wróćmy jeszcze do kartek pocztowych. Skąd wzięło się takie zamiłowanie właśnie do ów Do pocztowych? pocztówek, a to moja pierwsza muzealna miłość. To takie pierwsze zetknięcie z przedmiotem, który kocha się na zawsze i ponad wszystko. I chyba wszyscy muzealnicy mają w swoim doświadczeniu takie zdarzenie, taki przedmiot, który po prostu stał się ich i zostaje z nimi na zawsze. I tak jest ze mną. Pocztówki chyba będą zawsze w moim sercu bardzo bliskie. Drodzy Państwo, chciałbym jeszcze, żebyście rzucili okiem na coś, co jest najpiękniejsze w tym pokoju. Proszę Pani Dyrektor, jest to obraz przedstawiający kościół mariacki przy cudownej złotej ramie. Na co dzień nie mamy wglądu na to dzieło sztuki, ale my pracownicy możemy spoglądać tutaj podczas spotkań przy okrągłym stole. Może nie jest ono okrągłym, ale kwadratowym stole. Tutaj odbywają się ważne spotkania, przy których dyskutujemy o przyszłości naszego muzeum. Szanowni Państwo, zapraszam do trzeciego odcinka. Będzie się działo. Dziękuję.